Dzień dobry. Witajcie. Witam się z wami w moim ugly sweater, który wcale nie jest ugly, tylko jest przepiękny, tak sądzę, nieskromnie. Uwielbiam ten sweterek, tutaj jest taki uroczy trochę. Ja mam tak, słuchajcie, że ja kocham święta Bożego Narodzenia, więc dla mnie od razu po Dniu Wszystkich Świętych jest Boże Narodzenie. I obiecałam wam już jakiś czas temu w którymś z filmów, że pojawi się konkurs na kalendarz adwentowy, będzie można takowy wygrać. Nie miałam zielonego pojęcia, jak to zrobić, ale stwierdziłam, że w takim razie jeden z tych kalendarzy, które mam, otworzę już teraz w całości, żeby ci, którzy są zainteresowani, mogli zobaczyć, co jest w środku i ewentualnie zdecydowali się na zakup. No i ktoś z was taki kalendarz będzie mógł też wygrać. Tutaj jest moje pudło z DM-u, żeby nie było, że jestem gołosłowna, wyciągam, uwaga, nówki sztuki nieśmigane. Mam tu... jeden. I drugi kalendarz. Czekajcie, odłożę ten karton. Jeden z nich teraz otworzę, a drugi ktoś z was będzie mógł zgarnąć, żeby cieszyć się tym okresem świątecznym tak samo jak ja. Więc tak, jeżeli chodzi o zasady, nie chcę tego mówić na końcu, bo może ktoś z was nie chce wiedzieć, co jest w środku, więc nie będę robić wam spoilerów. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. W komentarzu pod tym filmem dajcie mi znać, jakie treści na tym kanale chcielibyście oglądać. Czy są serie, które się wam wyjątkowo podobają? Coś może byście zmienili? Czekam na wszystkie wasze sugestie. Pamiętajcie, żeby w komentarzu, który będzie zawierał odpowiedź na pytanie konkursowe, wpisać swój adres e-mail z osobą, której komentarz najbardziej podejdzie mi do serduszka. Skontaktuję się mailowo i wyślę jej taki oto piękny kalendarz adwentowy z firmy Balea. No, to co? Zaczynamy otwieranie. Tu z tyłu, słuchajcie, jest ściąga. Widzę tu dokładnie, co jest w środku. Przeraża mnie to, że te napisy są w języku niemieckim. Ja się co prawda trochę niemieckiego uczyłam, ale to było dawno temu. Sorki, to mój zegarek. To było dawno temu. I nie jestem pewna, czy nie będę miała problemu z rozszyfrowaniem, co za produkty znajdują się w środku. Mam nadzieję, że ewentualne wpadki mi wybaczycie. No i co? Zaczynamy. Jedziemy z okienkiem pierwszym, który jest tutaj. O! Może te opakowanka są takie urocze? Pierwszy produkt. Obstawiam, że jest to peeling. Peeling pod prysznic. Ale czym to pachnie? Orange? No to pomarańcza. Nie wiem, co to jest beren. Co to jest beren? Jakieś jagody pewnie. Jak berries po angielsku, nie? Myślisz? No. Ale... ja pójdę po telefon i współżymy się tłumaczem. Poczekajcie, zaraz do was wracam. Andrzej miał rację. Beren to jagody, słuchajcie. Z tego, co tutaj widzę, to ma drobinki bambusowe, tak się domyślam. Odłożę sobie to tu i będziemy zbierać wszystkie te nasze rzeczy. Gdzie z dwójka? Powiem wam, że tak patrzeć na to do góry nogami to lekko nie jest. Andrzeju, jak ty patrzysz od frontu... O, to jest! Chciałam powiedzieć, żebyś mi pomógł, ale dałam radę. Szampu to szampon! Mamy szampon, już daruję sobie, mówię nie wam, czym on pachnie. Jak ktoś jest zainteresowany, to polecam translator w Google. Lecimy z kolejną rzeczą. Tak sobie będę to, słuchajcie, wciskać, żeby potem było mi łatwiej szukać. Andrzeju, widzisz trójkę? Z mojej perspektywy wszystko się odbija. Tu jest trójka. W ogóle bardzo fajnie, póki co, to jest dopiero trzecie okienko, otwiera się ten kalendarz, w sensie, że on się tak na chama nie niszczy. No, nie rozrywa się, ja też to często zwracam uwagę, że jak się otwiera te okienka, to potem się ten papier obok odrywa, taki no nie, ten dekoracyjny. I to wygląda po prostu jak psu z gardła, a wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to ładnie wyglądało przez cały grudzień. Krem do czegoś? Krem do czegoś? Czwórka. Czyli to jest taki kalendarz niespodzianka trochę. Jak ktoś jest nie za bystry z Niemca, to ewidentnie tak. Słuchajcie, byłoby mi dużo łatwiej, gdyby były tu jakiekolwiek napisy po angielsku, ale naprawdę ich tu nie ma. No dobra, Merry and Bright, ale to wiecie, to jest hasełko. May your days be merry and bright.
To jest to samo, co jest na froncie. Ale tutaj jest napisane, że to jest LSF, czyli to będzie niemiecki pewnie SPF 15, więc to może coś będzie do facjaty. Nie wiem. Sprawdzę to później. Czwórka. Okienko numer 4. Ciekawa jestem, czy jak wy to oglądacie, to czy wy już je widzicie, bo ja ilekroć oglądam otwieranie kalendarzy adwentowych, to tak właśnie mam, że ktoś szuka, a ja mam takie, Boże, Boże, po prawo, po prawo. Coś jest tu mocno wypakowane. Co my tu mamy? Rzep pod prysznic, ale w ogóle jaki uroczy symbolwanek. Super. Piątkę masz obok trójki tam po twojej prawej. O, dziękuję. O, to nie to okienko. Sorry, otworzyłabym 18. Opa. Żel do mycia. Szóstka. Tu jest szóstka i tu się otwiera. Mamy mikołajki pod bombeczką. Co to? Gumka z crunchy. Ogólnie w kalendarzu z kosmetykami w najmaści powiedziałabym, że jest to lekki zapychacz, ale ja ostatnio noszę tylko takie gumki. Otworzę ją sobie. Porządna w środku. Spoko. Nie narzekam. Co prawda nie jestem fanką, w ogóle ile pyłków mi z niej poleciało. Nie jestem fanką róży jako takiego, ale wiecie, to jest tylko z tyłu na głowie przy kiteczce. Jestem na tak, nie czepiam się. To jest dosyć budżetowy kalendarz adwentowy, także nie mogę się tutaj przyczepić. Siódemkę widzę od razu. Co my tu mamy? Powiem, że to jest naprawdę trudne. Obstawiałabym, że to będzie jakiś peeling. Ale czy tak jest? To się okaże. Ósemka. Tu jest ósemka. Coś cieniutkiego, więc obstawiam, że to będzie jakaś pomadka. Albo wcale nie. Co my tu mamy? O Boże, jakie te nazwy są trudne. Czy ktoś z was wie, co to znaczy? Boże, naprawdę usiądę z tłumaczem pod koniec tego filmu, żebyśmy odszyfrowali, co takiego tu było. Ósemka, dziewiątka. Gdzie jest dziewiątka? Tu. Malutki, więc może coś pod oczy? Z witaminą E w każdym razie. Dziesiąteczka. Gdzie jest dziesiąteczka? Na samym... O nie, przepraszam. To 16. O! Ale niedobrze. Jest na dole. Byłeś blisko, Andrzej. Bater to będzie jakieś pewnie masełko. No, oczywiście, że tak. Więc pewnie jakieś masełko do ciała, albo krem do ciała, zwał jak zwał. To była, co to była? To była dziesiątka. Więc teraz szukamy jedenastki, która jest tu. Oj. Coś jest tu mocno wypchane. Czy to będzie szampon? Albo coś do włosów? Ale wcześniej było szampuu. Czy to jest coś pod prysznic? Słuchajcie, robimy małą przerwę na tłumaczenie, bo to jest trochę katastrofa, że nie wiemy, co się kryje w tych tubeczkach. Andrzej przygotował mi tutaj swój telefon, który będzie nam tłumaczył po zdjęciach, co takiego tu mamy. I tutaj mamy masło do stóp. Prezentuję, nie wiem, w którym było okienku, ale tutaj mamy masło do stóp. Ten oto dziwny produkt z dwuczłonową nazwą tłumaczy mi, jako olejek do pielęgnacji ciała albo karierę, co w zależności co wybierzecie, to jest właśnie to. Szampu to pewnie będzie po prostu szampon, oczywiście, że tak. Tego nie będę wam pokazywać, bo to już wcześniej wam przetłumaczyłam. Tak, to małe to jest krem pod oczy, także nawet coś tam strzeliłam. Oj, coś mi się tu nie tłumaczy. O, to jest odżywka do włosów zmęczonych zimą.
Czyli pewnie coś nawilżającego, tak obstawiam. O! Ten szaumbat? Dobra, to coś? To jest kąpiel z bąbelkami, czyli tak mi to tłumaczy Google. Obstawiam, że to jest jakiś płyn do kąpieli, który wam pewnie pięknie spieni wodę w wannie. Tutaj jest oczywiście żel do mycia, to już mówiliśmy. O, to z SPF-em, dobrze myślałam, jest to krem do twarzy. Tutaj jest w ogóle napisane, że jest to krem na dzień. Ale w sumie ten SPF to sugeruje. Peeling pod prysznic, to jest ta duża tubeczka. O tym też już mówiliśmy, to jest to, co ma te bambusowe drobinki. I ostatnie, żel pod prysznic. Czyli póki co jesteśmy na bieżąco, lecimy dalej. Teraz będzie jaki numerek? 12, bo otwieraliśmy przed chwilą 11. Gdzie jest 12? Andrzeju, help me. O tu. Najciemniej pod latarnią. Co my tu mamy? Krem do rąk. Patrz, teraz swój niemiecki jakoś się poprawił. Tak, z angielskiego trochę. Handcreme. Andrzeju. Więc było trochę prościej. Gdzie jest 13? Tu jest 13. Co my tu mamy? Night cream, więc to musi być jakiś krem na noc. Mhm. Lecimy dalej. 14. Kryje się pod prezencikiem. Czy to jest donica? Schab prezencik. Albo donica. O, porwałam trochę. Dobra, trudno się mówi. Co my tu mamy? Body lotion, czyli krem do ciała. Mogę wszystkiego tak z angielskiego pisać. Byłoby mi trochę łatwiej. 14 to była, czyli teraz numer 15, który jest tu. Co to takiego? O, fajnie, bo to jest w sumie dwupak. To jest, słuchajcie, maseczka z witaminą C. A jeżeli witamina C, no to najprawdopodobniej będzie to miało jakieś właściwości rozjaśniające. Teraz numer 16. Będzie peeling pod prysznic. Ale upewnię się. Peeling solny pod prysznic, tak. W takiej saszetce. Bardzo spoko. Fajnie, że to jest peeling, bo wiecie, no teraz sól do kąpieli, skoro nie mam wanny, to tak trochę nie do końca by mi się przydała. A to jestem w stanie wykorzystać. 17 się kryje tutaj. O, coś małego. Intensive Serum, czyli serum. Tutaj mamy kosmetyk do twarzy. 10 ml, więc powiedziałabym, że jak na serum to bardzo spoko pojemność. To była 17, 18 to jest to, co chciałam już otworzyć. Balsam do ust. Sprawdźmy, jak wygląda ten aplikatorek, ale pewnie to jest taka ta tubeczka, co się tak wyciska. Dokładnie taka. 19 kryje się na dole. Ale poleciałam teraz. Tu mamy peeling do rączek. Lecimy z 20. W ogóle tutaj z tyłu, jakby ktoś nie zauważył, kryją się fajne napisy. Moro Joy. Co tu mamy? Dobra, wy to będziecie lepiej widzieli. Bo nie jesteście, nie macie tego do góry nogami. Dobra, to była 19, więc teraz chyba 20, tak? Tu jest 20. Coś mocno wypchane. Aroma dusze, czyli to musi być coś pod prysznic. Aromatyczny prysznic, czyli aromatyczny żel pod prysznic? Chyba tak można to przetłumaczyć. I lecimy teraz numer 21, czyli moje urodziny. I nie to, że mam urodziny 21, tak po prostu kiedyś, tylko mam naprawdę urodziny 21 grudnia, więc zobaczymy, czy Balea przygotowała mi coś miłego.
Dobra, biorę to. To jest, słuchajcie, jakaś naprawcza maska do włosów. Takie rzeczy w każdej ilości. Ja myję włosy codziennie, odżywek, masek i innych takich rzeczy używam naprawdę bardzo dużo. Więc naprawdę się cieszę z tego produktu. Tutaj mamy numerek 22. Słuchajcie, zaraz kończymy. Dobra, to nie mam pojęcia, co to jest. Więc się wspomogę. Woda lodowa? Aha, micele! Dobra, to pewnie będzie płyn micelarny. Woda polarna? Ale teraz wpłysłam. Dobra. 23 jest przy naszym bałwanku. Tylko gdzie to się otwiera? O, tutaj. Rozwaliło mnie to. Krem dusze, czyli krem pod prysznic. No, coś do mycia po prostu. I ostatnie, 24 okienko. Jakieś takie, powiedziałabym, całkiem spore. To musi być najlepsze, nie? Zawsze na końcu jest najfajniejszy tak, prezencik. Ale cute! Opaska do spania, taka na oczy. Jest to drugi gadżet w tym filmie. Ja, słuchajcie, takich rzeczy normalnie nie używam. Ale muszę wam powiedzieć, że póki co nie stać nas na karnisz i zasłony do nowego mieszkania. I denerwuje mnie to, że robi się tak jasno w sypialni. Także może spróbuję się z tym zaprzyjaźnić. Ciekawe, jak będę w tym wyglądała. Może nie będę zakładać, bo mam makijaż, ale tak sobie wyobraźam, że tak Katarzyna będzie spała. Ekstra. Spoko. W sumie... Wcześniej bym powiedziała, że to bubel, ale w tym przypadku może mi się nawet przydać. Więc nie będę marudzić, wypróbuję to sobie, tylko najpierw to upiorę. No. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to byłoby to wszystko. Wydaje mi się, że nic nie pominęliśmy. Jeszcze sprawdzę każde okienko po kolei, ale nie, jest git. Zrobiło się to pudełeczko już naprawdę leciutkie. Tu odkładam tą moją wersję. Poukładam wam tutaj, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście to nie są jakieś wielkie pojemności. Największy produkt tutaj to jest chyba ten 50-mililitrowa tubeczka, ale powiem wam, że ja naprawdę tego używam, ilekroć gdzieś wyjeżdżam. Jak jadę gdzieś, czy do babci, czy do kuzynki i wiecie, nie chcę tak na chama wykradać jej produktów z łazienki, to wtedy zawsze włożę swoje takie małe tubki. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę całkiem pokaźnie. Biorąc pod uwagę fakt, że ten kalendarz kosztuje chyba niecałą stówkę, to wydaje mi się, że jakość w stosunku do ceny jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że się bardzo postarali i przygotowali piękne zimowe grafiki. Uważam, że to jest taki dodatkowy, bardzo miły aspekt, że właśnie to wszystko ma taki bardzo świąteczny klimat. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to byłoby to wszystko. Pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie i wygrać to wszystko, co tu leży, tylko w wersji jeszcze przeze mnie niesmacanej, to zostawcie nam komentarz z sugestiami, co widzielibyście na tym kanale. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. I co? Myślę, że na ten moment to było... A, jeszcze pamiętajcie, żeby wpisać adres e-mail w komentarzu, żebym mogła się z wami skontaktować. Na ten moment myślę, że to byłoby już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, a w komentarzu poza tym konkursowym dajcie też znać, czy ogólnie lubicie kalendarze adwentowe, bo ja je kocham. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.